Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Państwo, jest mi niezmiernie miło poinformować i zaprosić Państwa, mieszkańców Myślenic, mieszkańców całej Małopolski na Dni Polonii i Polaków, które odbędą się w Myślenicach w dniach od 7 do 12 maja bieżącego roku. A o idei tego pomysłu, tego projektu, podczas którego będziemy chcieli przybliżyć naszą tożsamość narodową, nasze bogactwo, zarówno to kulturowe, jak i narodowe, opowie pomysłodawca tego projektu, pani profesor Jeanne-Marie Nowak, która zaproponowała i tak naprawdę stworzyła ten festiwal w ramach naszej też współpracy, która jest tutaj w Myślenicach już od kilkunastu lat, bo pani profesor jest naszym ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, ambasadorem polskiej kultury. Wspiera również ziemię myślenicką, nasz reprezentacyjny zespół pieśni i tańca. Angażuje się w rzeczy, w projekty patriotyczne. No i ten festiwal Polonii Polaków to jedno z tych inicjatyw, które chcemy też dzisiaj razem zaproponować dla mieszkańców gminy Myślenice. Panie profesor, proszę przybliżyć ideę festiwalu i powiedzieć, jak ten festiwal będzie wyglądał w Myślenicach przez najbliższe kilka dni. Bardzo dobrze, proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że mogę zaprosić Myślenice, okolicy Myślenic i poza Myślenicami Państwo, żeby przyszli i wziąć udział w nasze Dni Polonii Polaków. Nim opowie o tym programie o Polonii Polaków, chciałabym pierw podziękować w ogóle wpierw patronowi tego w ogóle wydarzenia, burmistrzowi Jarosławie Szlachetce jako patron tego wydarzenia. No i oczywiście moim współorganizatorem, którzy byli Tomasz Pawlak i Piotr Szewczyk. Więc jestem bardzo wdzięczna, że w ogóle obojga w ogóle pomagali, żeby to mogło być zrealizowane w tym czasie. Trochę o sobie powiem. Urodziłam się w ogóle w San Francisco, Kalifornia, w Stanach Zjednoczonych. I dzięki moim rodzicom, którzy byli Polakami, w ogóle mogłam po polsku w ogóle mówić, bo dzięki nim się nauczyłam polskiego. Nigdy nie chodziłam do polskiej szkoły, więc w ogóle dlatego nie jestem, żeby tak bardzo dobrze mówić po polsku. Ale mama pochodziła i dlaczego w ogóle tu się znajduję w Myślenicach? Mama pochodzi od strony Pcimia, a tato pochodził w ogóle niedaleko koło Lwowa. I dlatego w ogóle ta cała inicjatywa, żeby w ogóle te dni o Polonii w ogóle określić, plus Polaków. Moja pasja od dziecka była w ogóle kultura polska, no i prowadziłam w ogóle zespół pieśni tańcy Wistula, co było w San Francisco. No i właśnie w tym roku by ten zespół miał 35-lecie i dlatego w ogóle cała ta myśl była, żeby w ogóle po pierwsze podziękować moim rodzicom, którzy pochodzili z tych stron i z Lwowa i tak samo w ogóle tym, co w ogóle brali udział w tym moim zespole, bo bardzo dużo właśnie wróciło do Polski i mieszkają teraz w Polsce i też będą brali udział w tym właśnie koncercie. Więc przez tyle lat to właśnie dla mnie było najbardziej ważne, żeby w ogóle kultywować polską kulturę i dlatego właśnie był ten zespół, na któryśmy w ogóle mieliśmy różne występy i w Kalifornii i nawet na Hawajach żeśmy występowali i dlatego w ogóle dla mnie to jest tak bardzo ważne, żeby dalej kultywować polską kulturę i było potrzebne to, żeby w ogóle Polonia mogła zyskać czy czerpać w ogóle to bogactwo, co jest w Polsce i dlatego ważne mieć w Polsce zespoły folklorystyczne. I dlatego dla mnie to jest bardzo ważne, żeby dalej wspierać i pomagać tutaj w Polsce. Więc trochę powiem teraz o tym całym programie. Zaczęło się, że to miał być jeden koncert, jeden wieczór, a wyszło na to, że jest prawie 6 dni. Więc jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którym w ogóle opowiedziałam w tamtym roku
o tej idei, że od razu powiedzieli, że jak najbardziej, jak będą mieli możliwość, to wezmą udział w tym programie. Więc rozpoczynamy raczej, oficjalne rozpoczęcie będzie w środę, ale jutro już będzie w ogóle recital i film, który w ogóle filmowy festiwal się rozpocznie. I jestem też bardzo wdzięczna, że właśnie ci z tej fundacji, co w ogóle chcą rozpocząć swoje filmy, że mogą wziąć udział w naszym programie. Więc będzie recital repertuaru Jacka Kaczmarskiego, a potem będzie film o Kościuszki. Więc to będzie jutro, co się rozpocznie, a w środę będzie otwarcie oficjalne naszego wydarzenia Dni Polonii i Polaków. Rozpocznie się o 12 godzinie, gdzie będzie w ogóle wystawa księcia Lubomirskiego i otwarcie będzie przez dyrektora doktora Łukasza Malinowskiego z Muzeum Niepodległości tutaj w Myślenicach. Potem o 5 czy o 17 będzie w ogóle wykład o księciu Lubomirskim. A potem będzie koncert smyczkowy, co w ogóle będzie Polish Art Filharmonia będzie w ogóle brała udział w tym. A potem znowu będą rozdane nagrody dla dzieci, które wygrali konkurs, w którym opisali o ważnych postaci z Lwowa i Kresach Wschodnich. Więc w ogóle te nagrody będą w ogóle rozdane w ogóle w ten pierwszy dzień, co otwieramy te wszystkie dni. A na końcu będzie film o alchemiku z Lwowa. Także to jest nasza środa. Potem czwartek, następny dzień, wieczorem będzie piękny wieczór literacki. Nastrój będzie w ogóle jako kawiarenka lwowska, więc nawet w ogóle pani Dorota, co w ogóle to wszystko przygotowuje, prosiła, żeby zaprosić, kto by chciał, żeby się nawet ubrał w ogóle w jakiś strój, żeby do tej kawiarenki nawet można było by pasować. Więc tu będą wiersze i piosenki lwowskie. No i tak jak wspomniała, że pani Dorota ruszy jest reżyserem, a pani Ewa Aksiamowicz jest scenariuszem tego wydarzenia. I wiem, że to będzie przepiękne wystawienie, bo z tego, co słyszałam, co mi opowiadali, to bardzo by było warto przyjść i to zobaczyć. A potem jest trzeci film, co w ogóle jest połączony z tą uroczystością, że urodziłam się 1 września. Piątek, tak samo o 17, bo wszystkie te nasze imprezy się rozpoczynają o 17 i odbywają się w Mokisie, więc będzie wykład o lwowską muzykę przez bardzo znanego i wybitnego wykładowcą. Nazywa się to Tomasz Kuba Kozłowski. Poznałam go w tamtym roku, jak byłam na festiwalu w Lubaczowie i przemawia z pasją, więc tak jak przeważnie nie za bardzo lubię, jak ktoś mówi, że się za bardzo nudzę, to mogłam w ogóle godzinami go wysłuchać, więc jestem bardzo dumna, że w ogóle moje zaproszenie też tak samo powiedział, że jak najbardziej, że przyjdzie, zrobi ten wykład. Jak się pytał się mnie, o czym mam mówić, ja mówię o Lwowie, on mówi, ja mam 30 tematów, co mogę po 5 godzin mówić. Ja mówię, no to chyba nie, braknie nam czasu, żeby w ogóle coś takiego zrobić. No ale wybrał jednak o muzyce i też bardzo zachęcam, żeby przyjść na ten wykład. Po wykładzie będzie otwarcie galerii obrazów. Obrazy są sprowadzone w ogóle z Lwowa przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. I właśnie tam prezes, który jest Mieczysław Maławski, właśnie przysłał te obrazy do Lublina, a odebrałam te obrazy w tamtym tygodniu, jak przyleciałam do Polski. Te obrazy i teraz właśnie dzięki pani Anicie Werner będą w ogóle wystawione na te otwarcie. Plus właśnie dostaliśmy piękne czarno-białe fotografie z Lwowa przez Stanisława Gawlińskiego, co w ogóle mieszkał w Krakowie i też te obrazy będą tak samo, znaczy fotografie będą wystawione razem z tymi obrazami. No i
akurat jeden artysta, co tańczył w moim zespole z Wistuli, właśnie jest też malarzem i on namalował piękny kwiat lnu. Właśnie to będzie też wystawiony. Plus pani Anita Werner będzie tak samo miała swoje obrazy lwowskie, która też przygotowuje na to wydarzenie. Więc w czwartek też zapraszam. No, dobiegamy trochę już prawie do końca, ale nie całkiem. W piątek mam, to był w piątek, tak? Tak, to był piątek, więc sobota będzie koncert galowy i pod nazwą Polska, ukochany kraj Matki May. I tutaj będą występować różne zespoły, co też jak zapraszałam, to od razu powiedzieli, że jak najbardziej chcą brać udział. Jeden zespół przyjedzie, co będzie w ogóle lwowskie piosenki śpiewał, to jest Oni i Ona i przyjeżdżają z Lwowa. Drugi zespół przyjeżdża z Lubaczowa, to będzie też tańczył w ogóle tańce specyficzne z tamtych stron. Oczywiście Ziemia Myślenicka, która będzie w ogóle tańczyła i wspominała mojego zespołu, więc niektóre pieśni, co będą śpiewane, to będą te pieśni, co mój zespół śpiewał. No i będzie to wspomnienie o Wistuli i na to 35-lecie. No i jeszcze do tego będą jeszcze inne niespodzianki, więc też zapraszam, żeby wziąć udział w tym koncercie. A końcówka to będzie w niedzielę i to rozpocznie się o 9:30 rano przy Mokisie. Będziemy tam posadzenie drzewko pamięci dla Polaków z zagranicy, a potem po tym sadzeniu tego drzewka będzie uroczysta msza w kościele Zarabie. Więc ogólnie tak to te następne dni możemy podkreślić. Przyjeżdżą też specjalne gości w ogóle z Lwowa, z Katowic, redaktorzy, w ogóle ci, co prowadzą radia, z całej Polski i poza Polską. Więc ja bym tylko chciała zakończyć i zaprosić wszystkich. Cieszę się bardzo, że w ogóle coś takiego możemy tutaj w Myślenicach pokazać i że takie wydarzenie może się odbyć tutaj w Myślenicach, w Polsce, w moim ukochanym i w moim umiłowanym kraju. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani profesor. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników kultury polskiej, ale także polskiego folkloru i polskiej historii. Myślę, że czeka nas niesamowita podróż nie tylko po kresach, ale także po naszej tradycji, po też tych zakątkach związanych z folklorem, także ziemi myślenickiej, także bardzo serdecznie jeszcze raz panią profesor wszystkich zapraszamy. No i państwa też tutaj jesteśmy do dyspozycji, jeżeli będą jakieś pytania, to chętnie na nie z panią profesor odpowiemy. Dziękuję. Państwo, jest mi niezmiernie miło poinformować i zaprosić państwa, mieszkańców Myślenic, mieszkańców całej Małopolski na Dni Polonii i Polaków, które odbędą się w Myślenicach w dniach od 7 do 12 maja bieżącego roku. A o idei tego pomysłu, tego projektu, podczas którego będziemy chcieli przybliżyć naszą tożsamość narodową, nasze bogactwo, zarówno to kulturowe, jak i narodowe, opowie pomysłodawca tego projektu, pani profesor Jean-Marie Nowak, która zaproponowała i tak naprawdę stworzyła ten festiwal w ramach naszej też współpracy, która no jest tutaj w Myślenicach już od kilkunastu lat, bo pani profesor jest naszym ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, ambasadorem polskiej kultury. Wspiera również Ziemię Myślenicką, nasz reprezentacyjny zespół pieśni i tańca. Angażuje się w rzeczy, w projekty patriotyczne. No i ten festiwal Polonii Polaków to jedno z tych inicjatyw, które chcemy też dzisiaj razem zaproponować dla mieszkańców gminy Myślenice. Panie profesor, proszę przybliżyć ideę festiwalu i powiedzieć, jak ten festiwal będzie wyglądał w Myślenicach przez najbliższe kilka dni. Bardzo dobrze, proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że mogę zaprosić Myślenice, okolicy Myślenic i poza Myślenicami państwo, żeby przyszli i wziąć udział w nasze Dni Polonii Polaków. Nim opowiem
o tym programie, o Polonii i Polaków. Chciałabym pierw podziękować w ogóle, wpierw patronowi tego w ogóle wydarzenia, burmistrzowi Jarosławie Szlachetce, jako patron tego wydarzenia. No i oczywiście moim współorganizatorem, którzy byli Tomasz Pawlak i Piotr Szewczyk. Więc jestem bardzo wdzięczna, że w ogóle obojga w ogóle pomagali, żeby to mogło być zrealizowane w tym czasie. Trochę o sobie powiem. Urodziłam się w ogóle w San Francisco, Kalifornia, w Stanach Zjednoczonych. I dzięki moim rodzicom, którzy byli Polakami, w ogóle mogłam po polsku w ogóle mówić, bo dzięki nim się nauczyłam polskiego. Nigdy nie chodziłam do polskiej szkoły, więc w ogóle dlatego nie jestem, żeby tak bardzo dobrze mówić po polsku, ale mama pochodziła i dlaczego w ogóle tu się znajduje w Myślenicach. Mama pochodzi od strony Pcimia, a tato pochodził w ogóle niedaleko koło Lwowa. I dlatego w ogóle ta cała inicjatywa, żeby w ogóle te dni o Polonii w ogóle określić plus Polaków. Moja pasja od dziecka była w ogóle kultura polska, no i prowadziłam w ogóle zespół pieśni, tańcy, Wistula, co było w San Francisco. No i właśnie w tym roku by ten zespół miał 35-lecie i dlatego w ogóle cała ta myśl była, żeby w ogóle po pierwsze podziękować moim rodzicom, którzy pochodzili z tych stron i z Lwowa i tak samo w ogóle tym, co w ogóle brali udział w tym moim zespole, bo bardzo dużo właśnie wróciło do Polski i mieszkają teraz w Polsce i też będą brali udział w tym właśnie koncercie. Więc przez tyle lat to właśnie dla mnie było najbardziej ważne, żeby w ogóle kultywować polską kulturę i dlatego właśnie był ten zespół, na któryśmy w ogóle mieliśmy różne występy i w Kalifornii i nawet na Hawajach żeśmy występowali i dlatego w ogóle dla mnie to jest tak bardzo ważne, żeby dalej kultywować polską kulturę i było potrzebne to, żeby w ogóle w Polonia mogła zyskać czy czerpać w ogóle to bogactwo, co jest w Polsce i dlatego ważne mieć w Polsce zespoły folklorystyczne. I dlatego dla mnie to jest bardzo ważne, żeby dalej wspierać i pomagać tutaj w Polsce. Więc trochę powiem teraz o tym całym programie. Zaczęło się, że to miał być jeden koncert, jeden wieczór, a wyszło na to, że jest prawie 6 dni. Więc jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którym w ogóle opowiedziałam w tamtym roku o tej idei, że od razu powiedzieli, że jak najbardziej, jak będą mieli możliwość, to wezmą udział w tym programie. Więc rozpoczynamy raczej. Oficjalne rozpoczęcie będzie w środę, ale jutro już będzie w ogóle recital i film, który w ogóle filmowy festiwal się rozpocznie. I jestem też bardzo wdzięczna, że właśnie ci z tej fundacji, co w ogóle chcą rozpocząć swoje filmy, że mogą wziąć udział w naszym programie. Więc będzie recital repertuaru Jacka Kaczmarskiego, a potem będzie film o Kościuszki. Więc to będzie jutro, co się rozpocznie, a w środę będzie otwarcie oficjalne naszego wydarzenia Dni Polonii i Polaków. Rozpocznie się o 12 godzinie, gdzie będzie w ogóle wystawa księcia Lubomirskiego i otwarcie będzie przez dyrektora doktora Łukasza Malinowskiego z Muzeum Niepodległości tutaj w Myślenicach. Potem o 5 czy o 17 będzie w ogóle wykład o księciu Lubomirskim, a potem będzie koncert smyczkowy, co w ogóle będzie Polish Art Philharmonia będzie w ogóle brała udział w tym. A potem znowu będą rozdane nagrody dla dzieci, które wygrali konkurs, w którym opisali o ważnych postaci z Lwowa i Kresach Wschodnich. Więc w ogóle te nagrody będą w ogóle rozdane w ogóle w ten pierwszy dzień, co otwieramy te wszystkie dni. A na końcu będzie film o alchemiku z Lwowa. Także to jest nasza środa. Potem czwartek
Następny dzień wieczorem będzie piękny wieczór literacki. Nastrój będzie w ogóle jako kawiarenka lwowska, więc nawet w ogóle pani Dorota, co w ogóle to wszystko przygotowuje, prosiła, żeby zaprosić, kto by chciał, żeby się nawet ubrał w ogóle w jakiś strój, żeby do tej kawiarenki nawet można było by pasować. Więc tu będą wiersze i piosenki lwowskie. No i tak jak wspomniała, że pani Dorota ruszy jest reżyserem, a pani Ewa Aksiamowicz jest scenariuszem tego wydarzenia. I wiem, że to będzie przepiękne wystawienie, bo z tego, co słyszałam, co mi opowiadali, to bardzo by było warto przyjść i to zobaczyć. A potem jest trzeci film, co w ogóle jest połączony z tą uroczystością, że urodziłam się 1 września. Piątek, tak samo o 17, bo wszystkie te nasze imprezy się rozpoczynają o 17 i odbywają się w Mokisie, więc będzie wykład o lwowską muzykę przez bardzo znanego i wybitnego wykładowcą. Nazywa się to Tomasz Kuba Kozłowski. Poznałam go w tamtym roku, jak byłam na festiwalu w Lubaczowie i przemawia z pasją, więc tak jak przeważnie nie za bardzo lubię, jak ktoś mówi, że się za bardzo nudzę, to mogłam w ogóle godzinami go wysłuchać, więc jestem bardzo dumna, że w ogóle moje zaproszenie też tak samo powiedział, że jak najbardziej, że przyjdzie, zrobi ten wykład. Jak się pytał się mnie, o czym mam mówić, ja mówię o Lwowie, on mówi, ja mam 30 tematów, co mogę po 5 godzin mówić. Ja mówię, no to chyba nie, braknie nam czasu, żeby w ogóle coś takiego zrobić. No ale wybrał jednak o muzyce i też bardzo zachęcam, żeby przyjść na ten wykład. Po wykładzie będzie otwarcie galerii obrazów. Obrazy są sprowadzone w ogóle z Lwowa przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. I właśnie tam prezes, który jest Mieczysław Maławski, właśnie przysłał te obrazy do Lublina, a odebrałam te obrazy w tamtym tygodniu, jak przyleciałam do Polski. Te obrazy i teraz właśnie dzięki pani Anicie Werner będą w ogóle wystawione na te otwarcie. Plus właśnie dostaliśmy piękne czarno-białe fotografie z Lwowa przez Stanisława Gawlińskiego, co w ogóle mieszkał w Krakowie i też te obrazy będą tak samo, znaczy fotografie będą wystawione razem z tymi obrazami. No i akurat jeden artysta, co tańczył w moim zespole z Wistuli, właśnie jest też malarzem i on namalował piękny kwiat lnu. Właśnie to będzie też wystawione. Plus pani Anita Werner będzie tak samo miała swoje obrazy lwowskie, która też przygotowuje na to wydarzenie. Więc w czwartek też zapraszam. No, dobiegamy trochę już prawie do końca, ale nie całkiem. W piątek to był piątek, więc sobota będzie koncert galowy i pod nazwą Polska, ukochany kraj Matki May. I tutaj będą występować różne zespoły, co też jak zapraszałam, to od razu powiedzieli, że jak najbardziej chcą brać udział. Jeden zespół przyjedzie, co będzie w ogóle lwowskie piosenki śpiewał, to jest Oni i Ona i przyjeżdżają z Lwowa. Drugi zespół przyjeżdża z Lubaczowa, to będzie też tańczył w ogóle tańce specyficzne z tamtych stron. Oczywiście Ziemia Myślenicka, która będzie w ogóle tańczyła i wspominała mojego zespołu, więc niektóre pieśni, co będą śpiewane, to będą te pieśni, co mój zespół śpiewał. No i będzie to wspomnienie o Wistuli i na to 35-lecie. No i jeszcze do tego będą jeszcze inne niespodzianki, więc też zapraszam, żeby wziąć udział w tym koncercie. A końcówka to będzie w niedzielę i to rozpocznie się o 9:30 rano przy Mokisie. Będziemy tam posadzenie drzewko pamięci dla Polaków z zagranicy, a potem po tym sadzeniu tego drzewka będzie uroczysta msza w kościele Zarabie. Więc ogólnie tak to te następne dni możemy podkreślić. Przyjeżdżą też specjalne gości w ogóle z Lwowa, z Katowic,
redaktorzy, w ogóle ci, co prowadzą radia, z całej Polski i poza Polską. Więc ja bym tylko chciała zakończyć i zaprosić wszystkich. Cieszę się bardzo, że w ogóle coś takiego możemy tutaj w Myślenicach pokazać i że takie wydarzenie może się odbyć tutaj w Myślenicach, w Polsce, w moim ukochanym i w moim umiłowanym kraju. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani profesor. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników kultury polskiej, ale także polskiego folkloru i polskiej historii. Myślę, że czeka nas niesamowita podróż nie tylko po kresach, ale także po naszej tradycji, po też tych zakątkach związanych z folklorem, także ziemi myślenickiej. Także bardzo serdecznie jeszcze raz panią profesor wszystkich zapraszamy. No i państwa też tutaj jesteśmy do dyspozycji. Jeżeli będą jakieś pytania, to chętnie na nie z panią profesor odpowiemy. Dziękuję. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.